60. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. To już jest jubileuszowa edycja. Zaczyna się on 9 i potrwa do 11 czerwca. W czasie tego koncertu przypomnimy historię tego festiwalu, czyli 1963 roku. Zostaną odegrane utwory artystów, którzy tworzyli ten festiwal i będzie naprawdę historycznie. A co dokładnie przygotowały gwiazdy, dowiedzieliśmy się tego z dzisiejszej konferencji prosto z Warszawy ze studia numer 5. Zapraszam na ten drugi festiwalowy wieczór na 20.15 i na premiery, które będę miał przyjemność poprowadzić wraz z Tomaszem Kamelem. 10 artystów, którzy będą rywalizowali o legendarną nagrodę imienia Karola Musioła, twórcy opolskiego festiwalu, chociaż wy w Opolu tak naprawdę mówicie o nim Papa Musioł, bo to jest wasz opolski papa. 10 artystów reprezentujących różne gatunki muzyczne, co jest bardzo ciekawe. Mamy duety Mezo z Liberem, mamy Tulię z Haliną Mlynkową i Sarę Chmiel z Gromim. Mamy świetne głosy Iwaneczko, Dominika Dudka, mamy Zajberta, Łukasza Drapałę, Rafała Brzozowskiego, mamy Anastazję Maciąg w składzie konkursowym, a także Annę Sokołowską i oni wszyscy właśnie powalczą. Gościem specjalnym Zakopower, który, uwaga, w historii 60 lat Opolskiego Festiwalu trzykrotnie wygrywał premiery. Bardzo mi miło, że zostałem wyłowiony do premier opolskich. To będzie drugi raz, kiedy będę w tym uczestniczył, ale pierwszy raz solowo, ponieważ rok temu udało mi się dostać do premier opolskich z zespołem Chemia, w tym roku solowo. No, jestem z tego względu mocno szczęśliwy, bo wiem, jaka to jest piękna przygoda, wiem, jakie to jest piękne przeżycie, jaka to jest wspaniała scena. Przede wszystkim, jaki to jest piękny weekend z artystami i z fanami i w ogóle w czymś legendarnym, ponieważ musimy pamiętać, że Festiwal Opolski to jest po prostu Festiwal Polskiej Piosenki. Po prostu i aż. I tyle. I on zawsze będzie. I będzie taki. Dlatego ja nie mogę się doczekać. Właściwie to nawet jestem przerażony tym, że nie czuję stresu. Wezmę udział w koncercie Czas Ołowiu i zaśpiewam tam dwa utwory Karin Stanek, tak zwany medley, taką zbitkę, bo to będą trochę skrócone wersje. Nie będą to co prawda te wersje takie nasze z płyty, bo my mamy bardzo poprzeinaczane te aranżacje, a tam jednak jest taka prośba, aby wykonać je bardziej tak jak oryginał i tak też będzie. I w finale tegoż koncertu zaśpiewam też wielką polską piosenkę, co bardzo mnie stresuje, ale ja jeszcze nie będę zdradzała tytułu, co to będzie, bo wolę zostawić to w tajemnicy na razie. Zostałam zaproszona z bardzo konkretną piosenką do festiwalu, do koncertu, w którym pokazuje się utwory, które się zaśpiewało wcześniej, a więc Papierowy Księżyc. Zapraszam wszystkich widzów Czas na Opole, na festiwal w Opolu oczywiście. Pozdrawiam. Nie mogę się doczekać, żeby powiedzieć Państwu dobry wieczór. Dobry wieczór 10 czerwca o godzinie 20.15 w legendarnym koncercie premier, gdzie 10 artystów zmierzy się ze sobą o nagrodę imienia Karola Musioła, waszego opolskiego papy. Szanowni widzowie Czasu na Opole, zachęcam wszystkich naprawdę do obejrzenia całego festiwalu, który będzie się odbywał w datach właśnie 9-11 czerwca, ponieważ każdy z tych koncertów zapowiada się wyśmienicie. Artyści będą niesamowici. Ja nie mogę się doczekać, żeby wziąć udział w festiwalu, w koncercie premier, ale przy okazji spędzić ten festiwal również tam, bo chciałbym to wszystko zobaczyć, spotkać się ze wszystkimi artystami, ale również spotkać się z Państwem, nie tylko przez telewizor, ale także z Państwem, którzy będą tam osobiście. Będzie na pewno pięknie, cudownie, jak zawsze w Opolu. Do zobaczenia.